Ulica Myślenicka od dawna woła o remont i udało się. Wkrótce zniszczona droga przez Swaszowice zyska nową nawierzchnię. Po obu jej stronach pojawią się chodniki i przystanki. Po to, żeby poprawić bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych, żeby było mniej wypadków i było bezpieczniej dla pieszych i też dla samochodów. Zanim przebudowa ruszy na dobre, specjaliści z ZIKIT-u razem z policjantami ustalają możliwe warianty jak najmniej uciążliwych objazdów. Pierwszy fragment Myślenickiej będzie zamknięty najprawdopodobniej od połowy marca. Wtedy budowlańcy zaczną tam głębokie wykopy. Cała ulica będzie przebudowywana w 4 etapach. Pierwszy etap od ronda Pamuły do skrzyżowania z ulicą Merkuriusza Polskiego. Następnie od Merkuriusza Polskiego do ulicy Szybisko. Trzeci, najkrótszy etap będzie dotyczył odcinka pomiędzy ulicami Szybisko i Sawiczewskich, a czwarty, ostatni od Sawiczewskich do końca ulicy Myślenickiej. Wykonawca postara się, żeby mieszkańcy mogli dojechać do swoich domów. Ci, dla których Myślenicka była drogą do i z Krakowa, będą musieli wybrać objazdy, na przykład Kąpielową i Chałubińskiego. Te ulice doprowadzą do ulicy Zakopiańskiej. Zmiany będą dotyczyły też komunikacji zbiorowej. Autobus linii 484 zostanie zawieszony, z kolei linia 135 będzie jeździć rzadziej. Autobusy jeżdżące ulicą Kąpielową pojadą bez zmian. Remont Myślenickiej to trudne zadanie, bo trzeba przebudować, a miejscami wybudować kanalizację. Stopień komplikacji jest bardzo wysoki, dlatego że na stosunkowo krótkim odcinku, bo mniej więcej 2500 metrów, nastąpi kompletna przebudowa. Prace przy Myślenickiej potrwają około 2 lat. Informacje o utrudnieniach i objazdach można śledzić na bieżąco w nowej zakładce Myślenicka na stronie ZIKIT.